solowy recital, taki spektakl jednoosobowy, kiedy nagram płytę. No i ja ciągle miałem z tym problem, bo bardzo chciałem przygotować coś takiego, ale nie wiedziałem, na jaki repertuar się zdecydować. Miałem takie poczucie, że te wszystkie znane nam dobrze i fenomenalne piosenki Osieckiej, Mynarskiego, Brela, Kofty, tylu świetnych artystów śpiewało już w tylu różnych wersjach, że no, śpiewanie tego jeszcze raz już trochę nie miało sensu. No, a nie wiedziałem, skąd wziąć jakieś inne utwory, inne repertuar. No i tak się z tym wiedziłem, aż któregoś roku dwóch moich serdecznych przyjaciół, kompozytor Tomasz Krezymon i autor tekstów Mirek Sikora, powiedzieli mi: słuchaj, mamy już dosyć tego twojego gadania, że ty byś coś chciał, ale nie wiesz co, my ci napiszemy te piosenki i ty je wykonasz. Tylko powiedz nam, o czym byś chciał, żeby one były. No więc wzięliśmy we trzech i zaczęliśmy się zastanawiać, co to mogłyby być za piosenki. I wtedy doszedłem do wniosku, że uwielbiam lata 20. i 30. XX wieku. Uwielbiam tamtą epokę, tamte stroje, tamten styl życia. Uwielbiam zdjęcia i filmy z tamtej epoki. Bardzo lubię muzykę. Te wszystkie foxtroty, tanga, walce, slow foxy i tak dalej. No, bardzo mnie to kręci. Więc poprosiłem ich o utwory w takim stylu. Bardzo spodobał się ten pomysł, no ale trzeba było wymyślić no, pomysły na poszczególne piosenki. I wtedy przyszło mi do głowy, żeby przyjrzeć album rodzinny ze zdjęciami z lat młodości moich dziadków. Ja byłem dosyć późnym dzieckiem, więc młodość moich dziadków przypadła właśnie na lata 20. XX wieku. Coś nam tutaj brudzi. Da się proponować, bo coś mi tu brudzi od słuchów. Dla mnie ten album, kiedy go przeglądam, jest jak wehikuł czasu. Po prostu otwieram, patrzę na te zdjęcia i mam wrażenie, że przenoszę się w tamte lata. Dlatego doszliśmy do wniosku, że te zdjęcia z tego albumu będą inspiracją do naszych piosenek. I w ten sposób powstał spektakl i płyta, album rodzinny i właśnie teraz kilka piosenek z tego albumu rodzinnego Państwu zaprezentuję. A nie mamy prądu w klawiszu. Wymyślone, by do życia
zwrócić co w przeszłości zgubione. Niech ogarnie wyobraźnię, zdarzy im co być mogły czary minionego życia. Ofiarując dar, ach te stroje i maniery z już minionej epoki budzą zachwyt krynoliny oraz wymyślne koki na wyścigi i kapelusz, a na bale gorsety wachlarz, za który zdradza się sekrety socjety, automobil, co dziś nawet swoim stylem urzeka, szofer, który z hrabiną za granicę cieka. W twarzach pragnę odczytać, skąd przybyli, jak żyli. Milczą jednak sekrety w niebem bez ruchu chwili. Niech więc historie te prawdziwe wsunują się wyśnione, by do życia przywrócić to w przeszłości zgubione. Niech ogarnie wyobraźnię, zdarzy im co być mogły czary minionego życia. Ofiarując dar, historie, które mogły się zdarzyć, ale niekoniecznie się zdarzyły, opowiedziane w stylu piosenek satyryczno-lirycznych w stylu retro. Taka jest treść albumu rodzinnego, spektaklu i płyty i takie piosenki za chwilę właśnie Państwu zaśpiewałem. Wspomniałem o tych zdjęciach z albumu rodzinnego i kiedy tak przeglądaliśmy wspólnie z autorami piosenek te zdjęcia, zauważyliśmy, że na tych obrazkach obok członków mojej rodziny, których znam i wiem, kim są, było bardzo dużo osób, których nikt już nie pamięta. Nie wiadomo, kim byli, co robią na tym zdjęciu, czy to jakaś dalsza rodzina, czy przyjaciele domu. Tylko na podstawie tego, jak są ubrani, jaki mają wyraz twarzy, obok kogo stoją na zdjęciu, można próbować domyślać się, kim byli. No a przecież byli. Postanowiliśmy więc wymyślić dla tych zapomnianych już przez wszystkich postaci nowe, hipotetyczne życiorysy. I tak powstała taka galeria moich hipotetycznych krewnych i przyjaciół domu. Większość historii w tych piosenkach jest wymyślona, ale w większości tkwi też jakieś małe ziarenko prawdy. Zdjęcia to zresztą nie jedyna pamiątka, która została mi po moich dziadkach. Zostało też bardzo wiele innych szpargałów, między innymi ogromna kolekcja pocztówek. W czasach naszych dziadków, o czym Państwo świetnie wiedzą, podstawową formą komunikacji było pisanie listów. Telefon nadal wtedy był ogromną rzadkością, radio dopiero raczkowało, więc ludzie do siebie pisali. Pisali najczęściej listy, ale czasem też pisali kartki pocztowe. I moja babcia Rysia kolekcjonowała pocztówki. A tak przy okazji, Rysia to oczywiście zdrobnienie od Maria. No to co Państwo, Maria, Marysia, Rysia. W mojej rodzinie ze strony ojca funkcjonowało bardzo wiele takich nietypowych zdrobnień. Na przykład wiecie Państwo, jak moja babcia Rysia wołała do swojego męża, mojego dziadka Zygmunta. Jak myślicie? Muśku! Zygmuśku! No, a jak w takim razie idąc tym tropem, jak myślicie, jak mówiono do ciotki Teresy? Ktoś powie, Miusia. Teresia przecież. Oczywiście. A czy wiecie Państwo, od jakiego imienia zdrobnieniem jest ta? Od Natalia, tak. Ja nie wiedziałem, dowiedziałem się właśnie w historii rodziny. Zresztą o pannie Tali też powstała jedna piosenka. No a najlepsze przykłady na te dziwne zdrobnienia był mój własny ojciec Jarosław, na którego w rodzinie mówiono jak? Sławuś! Jarosławek, Sławek, Sławuś. No i tak. No i drodzy Państwo, moja babcia Rysia
kolekcjonowałem pocztówki i wśród nich znalazłem jedną bardzo szczególną, którą wysłał do niej mój dziadek Zygmunt z Jędrzejowa w październiku roku 1925, a więc na 2 lata przed ich ślubem. Kartka jest, oczywiście z jednej strony jest czarno-biała, bo to przedwojenna, jest taka piękna reprodukcja, ale takie zdjęcie bardzo romantyczne, park, w parku taki nastrojowy staw, na stawie piękna, długa łódka, w tej łódce zakochana para, ona leży rozciągnięta w takiej przepięknej sukni z falbanami, on pochyla się nad nią, zaraz się prawdopodobnie pocałują, to było na obrazku, a z drugiej strony mój dziadek napisał wówczas: Panno Marysieńko, przyjeżdżam w niedzielę pociągiem południowym. Oczekuję w parku w godzinkę po przyjeździe. Zygmunt.